I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Siemanko ludziska, witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Jestem wraz z Tomaszem. Cześć Tomasz, daj mi rękę. Cześć. Hej, witam. Jesteśmy w gierce One Arm Cook. Cook. Czyli będziemy gotować po prostu dla ludzi. Jest to dosyć śmieszna gierka z tego co widziałem. Bo... O kurwa, kwiatka mi wróciła. Przepraszam. Proszę. To jest dla państwa. Dobra. Patrz, mogę go za ucho. Dobra, i teraz tak. Musimy coś ugotować. I trzeba też uważać, co masz na szczury ogólnie. Okej. Dobra, hamburger. A zresztą patrz, bo ja już wcześniej to troszeczkę sobie ten... Patrz, tu mamy wszystko napisane. Cheeseburger dwa razy. Hamburger i bacon cheeseburger. Gdzie jesteś? A tu? No, patrz, gdzieś tam tu, jak będziemy chcieli, to sobie zamawiamy ten ogólnie. Jedzenie. W komputerze. Ale na razie nic nam nie jest potrzebne. Mamy tylko 100 dolarów. Patrz, już następny przychodzą. Dobra, to tak, pokroimy ser. Pamiętaj, żeby bułek nie spalić, dobra? Dobra. Bułkę też jak musimy chcesz, przykroić. Jak chcesz, to kaśnica jest. Jest, jest. Dobra, Tomasz, musimy to szybko ogarnąć jakoś. Jest szczur! Zabrał. Zabrał go, ser. Złap go! No złapam go, mam go. Wrzuć go do piekarnika, wrzuć go do piekarnika. Mam go. Wrzuć go do piekarnika. No kur... Uciekł. Mam go, czekaj. Dobra. O, jest, mamy szczura. Mamy szczura w piekarniku, dobra. Ja podgrzewam, Tomasz, bułeczki. Co dalej, następne trzeba? No trzeba jeszcze bekon. Tu mamy książkę jak gotować. Oho. Hamburger, cheeseburger. Potrzebujemy tak. Burger, jedną sztukę i mięsko. Potrzebujemy. Czekaj, bo ja tu już nie mamy mięska tutaj. Mamy tutaj, już usmażyłem. Dobra, jeszcze dwie bułki. Tylko muszę to nożem przekroić. Dobra, przekroję od razu chyba wszystkie. Tak, tam wszystkie będą potrzebne. Dobra, czyli to. O kur, czy nie trafię. To i to. Możesz już tam lepić powoli. Możesz już się tam powoli zajmować, wiesz, lepieniem tego. Okej. Ja tu rzucam bułki. Tylko pamiętaj, że jest spód bułki, jest też góra od bułki. A, widzę. Kurczę. To ja górę bułki załapałem. Ej, albo i tak, nie? Tutaj nie, jest spód. Teraz tak. Oj. To. Wpadło na ziemię, ale nikt tego nie widział na szczęście z naszych klientów. Ser. A, nie, ogólnie Tomasz, musisz talerz wziąć. A, na talerzu. Tak. Dobra. Oj. Bierzemy. Kurwa. Kurde, spadł talerz. No, no, po prostu. Zajebał mi talerz, no. Dobra, tak, spód bułki. Ser. Ciężko. Ciężko mi jest... Ciężko, o, dobra. Ciężko się staruje troszkę. No troszkę tak, ale damy sobie radę. Dobra, i góra bułki. Dobra, ja już jednego niosę, Tomasz. Biegnę nawet. Który tutaj chciał? Ty chciałeś cheeseburger... Nie. Bacon cheeseburger, to ty. Dobra, zjadł. Ale ci się ręka trzęsie, człowiek. Ja coś niosę. Znowu talerz. On zjadł. Co tam jeszcze jest potrzebne? Zjadł coś. Aha, oni wychodzą, już im się nie podoba. Dobra, musimy przyjąć zamówienie od następnych gości. Co tam macie? No mów. Easy. Easy. Hamburgera to im w moment zrobimy. Tu shiftem można biegać. No można, no. A ty nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Czemu? Tomasz, w ogóle wiadomo, powiedz, czemu mamy dwa razy spód bułki, a nie mamy góry bułki. Coś źle przekroiliśmy. Ja biorę następną bułkę. Aha, bo tu trzeba też umyć to. Są nawet pułapki na szczury. Co? No. Jaki dishwasher? Widzę. Tomasz, nie mogę zakręcić wody. Dobra, mogło. Dobra, jeszcze hamburgerów potrzebujemy. Dobra, mam górę bułki. Mam dół bułki. Mysza. Gdzie? Jeszcze jedna tutaj. Biega. Co? Po mnie. Dawaj okay. Ją do piekarnika. Nie mogą... Druga jest. Nie mogą nam klienci... A, pali się tam, Tomasz. Gaśnicę, chłopie.
Ona spali cały zakład. Dobra, już, wystarczy. Kurczę, zapomniałem. Tomasz, w ogóle musisz iść do komputera i zamówić bułki. Dobra. Ja już zrobię te hamburgery. Nie trafiłem chyba w ten. Dobra, jeszcze czekajmy na hamburgery, to dobra. Dobra, co ja zamówiłem? Coś ci się udało, tak? Dobra, jeszcze jednego hamburgera potrzebuję. Lodówkę trzeba zamknąć. O, przyjechało tam. Dostawa no, idę przyjechała. Odebrać. Idę odebrać. I górę bułki, dobra. Dobra, mam paczkę. Następny szczęśliwy klient. Proszę zjeść. Gdzie to? Ja tu kładę. Gdzie? Dobra, postaw gdziekolwiek. Dobra, tu jest góra bułki. I dół bułki. Bo jeszcze w ogóle nie wiem, czy nie ogarnąłeś, ale żaden z klientów nam jeszcze nie zapłacił. Co? Aha. Czyli co, wygraliśmy, czy przegraliśmy? Nie. Nie mamy, nie. No, straciliśmy czas. Aha, bo to jest jakiś czas. Dobra, return to lobby. Aha, bo tu jest długość czasu. Dobra, ja wybrałem zwykłe. Dobra, to teraz przydałoby się coś innego porobić. Może hot dogi teraz zrobimy? Zróbmy hot dogi. Mówisz, żeby zrobić hot dogi? Dobra, mamy 250 dolarów, Tomasz. Tylko trzeba ogarnąć, jak to się cokolwiek robi. Tu się coś odpala. Dobra, jest książka. Dobra, zamówiłem coś. Co ty żeś zamówił? A i mniejsza jest ta restauracja, zobacz. No. Dobra, co wy tutaj macie? Dzień dobry. Aha, czy gościu zamówił? Ej, ale my nie mamy bułek tu w ogóle. A dobra, są w tym. Czemu ty już zamówiłeś? No zamówiłem już te bułki. Nie wiem, jak to będzie, jak ona będzie przypalona. Chyba już. Ty też chyba już. Nie wiem, mam nadzieję. Gdzie jedziesz? Ze stołu. Ale tu jest paczkosz nawet. Patrz, jest gościu, uwaga. Opierdzielił. Jeden gościu potrzebuje hot doga. Zwykłego. Nie trafię, no nie uda mi się. Dobra, udało mi się. Co ty robisz? Podgrzewam kiełbaskę. Wszystkie naraz? Ale to trzeba jakoś w ogóle połączyć. Ty musisz nożem przeciąć najpierw tą bułkę. Widzisz? Dobra, co państwo sobie życzą? Aha, czyli państwo po prostu są... Chcą. A, to są talerze, dobra. Tak, masz, o kurde, bułka mi upadła, to masz. Tam po prawej masz. Przestawiłem, żebyśmy się nie pomylili. Dobra. Dobra, ta bułka już jest dobra. Ta bułka też już jest dobra. Teraz tylko z tymi parówkami, żeby ogarnąć. Dobra, mam. Mogę talerz jeden, dziękuję. Z podłogi wziąłem z kiełbasy, niech się nie skapnie, nie? Nie, chyba nie. Kurczę, zaraz przypalę. O, coś mi wyszło, hot dog. A jakoś... No nie! Pękła mi bułka, gdzie jest kosz? Pękła mi bułka. Proszę. Smacznego, dziękuję, również panu życzę. Jak tą bułkę? Tak, dobra. Potrzebuję jeszcze... Najpierw musimy sobie talerze zawsze przygotowywać, wiesz, bo to... U. Nie dostaliśmy nic dolarów. Dałem samą bułkę, wiesz, i ten... O, tu jest 10 dolarów. Dziękuję bardzo. Tomasz, w ogóle... Co wrzuciłeś? Nie tylko do kosza, chłopie. Dobra, następny talerz. Już jest ktoś? Nie, jeszcze nikt nie przyszedł. Ciekawe, czy da się zalać. Pułapka na szczury. Ustawimy pułapkę na szczury. No, żeby ludzie się nie skapnęli, że tu... Co to dyskłasz? Aha, dobra. Przyszedł ktoś? Halo! Przepraszam bardzo. O, idzie. Po jaki bydlaki idą. Dobra, ja robię dla tego po lewej, ty tego po prawej.
Sosycz. Ja ten chcę. Czyli zgrillowaną kiełbaskę. Tak. Mamy kiełbaskę? Mamy w lodówce. No i zamówiłeś przecież też kiełbaski. A da się kucnąć. Dobra. Mogę jeden talerz czysty, dziękuję. Myślisz w ogóle czyste talerze? W ogóle ręka mi się pali. A jak to połączyć? Dobra, tu. Weź ten nóż stąd. Jak połączyć kiełbasę z tym? Się pali. Zrobiłeś za gorące danie. Tomasz, jak zrobić hot doga? Nie wiem. Jak ci się zrobiło? Trzeba jakoś połączyć, ale spaliłem kiełbaskę. Kurde, ten talerz mi się pali. Tomasz, tu się wszystko pali. Dobra, następną kiełbaskę. Ale jak połączyć? Ja to położyłem na tej bułce, tą kiełbaskę i się jakoś udało. Ja właśnie też próbuję, ale... Dobra, chłopie. Nie interesuje mnie, masz tu kurwa zjeść. Wyjebałem ci jakimiś kartonami. Dobra, państwo, co sobie życzą? Dzień dobry, witamy w naszej serdecznej restauracji. Dzień dobry. Proszę. Ten chce... No co jest? Znowu nic nie... Bo ja mu chyba źle dałem. Tomasz, te pudełka. Proszę mi tutaj zostawić. Ale to są kiełbaski. A może je do lodówki trzeba pokładać, ty? Kurwa, wziąłem... Ja pierdolę, upadła mi bułka. Znowu przyszli klienci. Tomasz, nie nadążamy. Strasznie prężnie rozwija się nasza restauracja. Dlaczego nie jest woda odkręcona? Hot dog. Jak tą bułkę stąd wyciągnąć? Dobra. Jeden hot dog. Tylko jeden? No, na razie jeden. Ale jak wrzucić tą bułkę do tego? Znaczy, jak wrzucić tą parówkę do tej bułki? Aha, chyba dobra, już wiem. Proszę. Ma pan wyśmienitego hot doga. Amazing! A nie ty, to ty. Proszę. O, udało mi się, dobra, czyli trzeba tak po prostu jakby wrzucić, wiesz? No. Masz to, masz czyste talerze. Chowam ci tu pod ten. O, talerz nam... Ej! To jest? Patrz, kogo złapałem. Szura. Wypierdala mi stąd. Bo wyrzuciłem go na dach, chłopie. Łódź, co się dzieje z tym pudełkiem? Dobra, bo my tu jakieś ludzi mamy, oni coś chyba chcą zjeść. No przecież już wam wszystko dałem. Co wy jeszcze chcecie? Halo? Dobra, ty chcesz... Tomasz, bo coś tam się te pudełka popsuły. No, też. No to trzeba je ładnie postawić. Po jednej brać, o. Tomasz, jesteś za gruby, przykro mi. Boże, jak ja bym miał tak pracować... Ej, w ogóle... Tomasz, dlaczego tu leży bułka na ziemi? Wiesz co, to wszystko tutaj spada. Dlaczego ty tu pieczysz bułkę? No podejrzewam, żeby była ale... ciepła jak... Kurde, spaliła mi się znowu kiełbaska. Wyrzucił! Tam... W ogóle ją wziął i wyrzucił. Tutaj po lewej stronie pan chce hot doga. No ja tutaj wiem, który pan chce hot doga, ja do niego za chwilę zaniosę. Wypierdzie. Tylko niech mi się nagrzeje troszeczkę. A tutaj chce pan tylko ten... bułeczkę i hot doga. Dobra, tu. No nie udaje mi się, no nie dam rady tego zrobić, proszę pana. Nie dostanie pan hot doga. O. This isn't cooked, right? Tak. Nie ugotowałem mu. Surowe. Tu się zastanawiałem jeszcze. O dobra, tutaj dobra. Chcę hot doga. Hot dog. Dobrze, już proszę bardzo, to dla pana. Dziękuję bardzo, dostaliśmy 7 dolarów. No masz w ogóle czyste talerze, trzeba powyciągać ze zmywarki. A one się same myją w ogóle? Tak, no. O.
Czy trzeba... A nie, bo patrz, pod wodę trzeba je tak troszkę czekaj, jak? Smyrnąć i będą okej. Znaczy ogólnie jak na nie woda leci, to jest git. Czemu te talerze tak stukają? Czemu w ogóle u nas talerze w restauracji leżą na ziemi? Dobra, posprzątajmy to, że masz te parówki tam, pochowaj do lodówki. Tutaj też poustawiam to jakoś ładnie. Żeśmy trzody narobili. Dzień dobry. Niech pan poczeka, bo muszę... Dobra, co panowie chcą? Hot dog i hot dog. Proszę bardzo. Kurwa, czemu tu się bułka pali? Poproszę talerz. Ja ją tam rzuciłem, kurczę, i się spaliła. Dobra, to pudełko to tu położę. To pudełko to trzeba opróżnić. Nie wiem, ona już jest ugotowana? Chyba ugotowana. O, jest prawie hot dog. O kur... O Jezu, uderzyłem proszę pana w głowę, ale niech pan się nie przejmuje. To? Fantastic Mel. Jak można tak upieprzyć talerz, jedząc tylko hot doga? Dobra, jeden chce kiełbaskę tylko. Ja to tego nie rozumiem. Dobra, pan chciał tam hot doga. Dobra. Kiełbaskę wstawiam. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś takiego czasownika, który by odmierzał. No właśnie, no. Czy ona jest dobra, czy nie? A nie, no talerz, to... talerz. Dobra, o. Gdzie ta kiełbaska jest? Ona jest tu, dobra. Potrzebuję talerza. Gdzie jest w ogóle nóż drugi? Gdzieś upadł. Dobra, tu pan chce kiełbaskę. Tutaj mu damy. Dobra, ja powyciągam i powkładam do lodówki. No jak to nie jest ugotowane, jak wrzuciłem na roszt? Właśnie. Dobra, ja tutaj pochowam ładnie, elegancko. Tylko te prałówki jeszcze bym powyciągał. Tomasz, chyba trzeba zrobić zamówienie, wiesz? Dobra. Już robię. Jak ta parówka? Dobra, i te pudełka można już wyrzucić. Tak, tutaj chciałbym, dobrze. Czemu gaśnica leży na zewnątrz? Ja ją wyniosłem. A jedzie zamówienie. Dawaj mu na machę. Dawaj go złap, go za czwórkę. Dobra, już. Uspokój się, nie trąb tak, Marek. Czemu tylko parówki zamówiłeś? Parówki, to... tylko. Nie stać nas na nic więcej? Nie, akurat nie. Serio nas nie stać? Jesteśmy aż tacy biedni? Wiesz co, naciskam na komputer i... Nie mogę nic zamówić. O, teraz. Dobra, co wy to... w ogóle chcieliście? I to. On chce hot doga szybko, Jezus. Proszę pana, już się robi. Dobra, zamówiłem następną porcję. Dobra, uda mi się. Wierzę w siebie, że uda mi się tutaj zrobić dla tego pana hot doga w 19 sekund. Proszę, smacznego. Jezus, udało mi się w ostatniej sekundzie, rozumiesz? Aha, dobra, już rozumiem, o co chodzi z tą grą. Na pewno talerze nie mogą leżeć na ziemi, to jest raz. Ale jak obsługujemy gości, tak? I oni będzie im smakować, co nie? Tak. To wtedy nam się czas przedłuża. Tylko ja nie wiem, gdzie jest ten czas dokładnie. A tu po prawej, 186 sekund jeszcze mam. Nie wiem, w coś uderzyłem. Albo ten paru te bułki poprzynosił. Gdzie to kłaś w ogóle? Szur Tomasz! Wyjebałem go. Mam go. Uciekł ci. Czekaj, da się to na pułapkę go urzucić? Powinno się dać. No, nie żyje. Nie rusza się. Dobra, do świetnika go. Cyk, do świetnika. Elegancko. Dobra, ta bułka coś się długo... O, już. Dzień dobry. Który z panów chciał? Pan, proszę bardzo. Amazing. Bardzo mu się podobało. Proszę talerz. Hot doga. Ej, ten talerz Tomasz jest brudny. Nie umyłeś Tomasz talerza. Nie? Ej! Trzeba uruchomić zmywarkę. Ej! Tomasz! Tak? Bo tu szczur nam przyszedł. Dobrze. Co się stało? Ciężko się. To się tak wydaje może, że tylko, ale to nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste. O, udało się. Tak, to pan? Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dobra, mamy jeszcze 215, 216 sekund. Niech się umyje ten jeden talerz. Dobra, niech się myje. Kurde, szczury kolejne. To trzeba się do kosza. Pozbywać tych szczurów. To ja mam taki pomysł. Ty, a patrz, bo tu jest dużo pułapek, co nie? A jakbyśmy je tak ponastawiali tu w przejściu. Myślisz, że one tych szafek nie, nie, tych szafek nie da się otworzyć. No nie, nie wszystkie się da. Dobra, co oni tam potrzebują, Tomasz? Hot doga i parówkę i bułkę. No, możesz więcej stawiać tych. Masz. Dobra, któryś z panów chciał hot doga? Ten pan, dobra. Mam nadzieję, że panu to jest mało miejsca, naprawdę. To jest ciężko dobrze. Się chodzi, nie? Co? Ciężko się chodzi. No, dobra, Tomasz, tylko wiesz co, jedna bułka gdzieś tam. W ogóle ile żeś tych bułek nakupował, chłopie? Tego 2 razy 10 i tyle. Masakrę. Nie zajadaj się moimi parówkami tam, przecież słyszę, że jesz. Przecież ty masz nieupieczoną bułkę, Tomasz. A to widać? No widać. No nie widzisz, że ona zmienia kolor? No przypatrz się. A hot dog breed? Sausage? Ona zmieni kolor, jak się upiecze. Będzie taka ciemniejsza. A jest, jest. I ty naprawdę tym wszystkim ludziom dawałeś... Tak. Nie widzę, że ci ludzie nie przychodzą do nas do restauracji. Też bym nie przyszedł. Czy pan któryś chciał hot doga? Nie, pan chciał zwykła, a pan chciał hot doga? Tak. Rób to masz zwykłą bułę i zwykłą tą, parówkę. Zrobię. O! O! Zrobiłem! Fantastyczny szmiel. Dobra, i teraz... talerzyk do mycia. Cyk. To nie jest takie proste położenie tego. O, udało się. Dobra, dzień dobry. Tak, już proszę bardzo. Akurat bo 9 sekund zostało. Odkręć, odkręć, nie wstydź się. Dobra, umyj już. Dobra, ja umyję. Tylko musisz umyć do końca ten talerz, Tomasz. Kurczę, tu chyba nie zdążymy. Nie, uciekli już tam. Zwykłą parówkę i... Dobra, już się proszę pana robi. Zwykła parówka i... parówka z bułką. Nie ma sprawy, proszę pana, już wszystko się zrobi. Dobra. Nóż to ja odłożę tu. Dobra, jedna parówka zwykła. I parówka z bułką, tak? Dla panów? Zgadza się, proszę pana? Oj, bułka, parówka mi uciekła. Już, proszę pana, już, proszę bardzo. Parówka mi spadła na podłogę, ale nikt tego tak naprawdę nie widział. Proszę bardzo. Dobra, zabieram talerz. Dziękuję, do widzenia. Dobra, ja wyłożę te parówki do lodówki. Kurde, talerze latają. Kurde. Magda Gessler przyjechała. Nie ma tu nigdzie szczurów? Nie ma. Szczerze wziął i... Dobra, idę wyrzucić śmieci. To w ogóle talerz tam leży pod tym. Widziałem. Już biorę. Dobra, to mi się udało wyrzucić. Dobra, co panowie chcą w ogóle? Bo my tu od panów jeszcze zamówienie nie przyjęliśmy. Parówka i hot dog parówkowy, dobra. I tak, zwykła parówka. Aha, nie trafiłem. Bułkę potrzebuję jedną. Mamy jakiś nóż? No to leży. Tylko jeden mamy nóż? Parówkę jedną staw. Wstawiłem jedną, no. A jeszcze jedną? Tak, jeszcze. Kurczę, nie wiem, czy one już są chyba upieczone. Oj, Boże, bułka mi wypadła, Tomasz. Podnieś mi ją, pomóż mi. Ile wziąłeś, to 185 sekund, dobra. Dobra, jedna zwykła parówka, tak? Tomasz tu. Teraz dwie. Tomasz tu. Dobra. I masz tu kolejną. No patrz, zjadł parówkę i mu się nie podoba talerz, że jest brudny. No bo nie umyliśmy talerza. Musimy dokładnie myć talerze.
Kurde. Ciężko się w to gra, bo tak, ta postać tak... Przecież są białe i ładnie myje je. Kurde, co ten gościu chce? No widocznie to masz... Dobra, tu pan jeszcze... A, parówka tutaj dla niego. Dobrze, dzień tak. Dobry. Dobra, proszę bardzo, to dla pana. Dobra, muszę umyć ten talerz. Dobra, rób parówki, ja umyję. Ile tych parówek? Tutaj chcę aha, pan... Aha, parówkę i bułkę, dobra. Parówkę i bułkę. Ciężko się steruje tą postacią tak naprawdę. Ta ręka no, tak... ta nie jest taka, nie jest taka intuicyjna. Parówkę i bułkę. Proszę bardzo, już do pana idę, proszę pana, już. Smacznego. Te talerze jeszcze latają jak u Gesslerowej. Tomasz, zgubiliśmy talerze, wiesz o tym? Można zamówić talerze? Nie, no tu są dwa na razie. Ale nie mieliśmy więcej talerzy. Ej, one są... Ta gra jest zbugowana. Naprawdę. Dobra, są dostępni klienci. Dzień dobry. Bonjour. Parówka i ten, dobra. Tak, parówka. Parówka. Bułka. Przykroić na pół. Nie umiem. Dwa talerze. Jeden. A, bo tutaj jeszcze jeden się kita. Masz tutaj parówkę dla jednego. O kurczę, ja wydałem dwie parówki. Dobra. Tam możesz panu już podać, zaserwować. To będzie jedyny pierwszy szybko służony klient przed nami. Amazing, powiedział. No bo ja robiłem. No, ten... Ta parówka wygląda w ogóle jak... Nie powiem co. Dobra, udało mi się, proszę. Proszę bardzo, to dla pana. Lecz my nie mieliśmy musztardy na stole. Bułeczka. Przykrajamy bułeczkę na pół. Wrzucamy też na ruszt. Jeden z tych panów chciał samą parówkę. Jak można przyjść do hot dogarni i wziąć tylko parówkę? Dobra, Tomasz, nabieramy wprawy. Ja próbuję te keczupy ustawić, a się nie da na stole tak prosto, żeby stały. Ach, ustawiłem. Tomasz, łap tam talerz. Dobra, domyślam. Czekaj, podrzucę ci. Ach. No prawie, prawie mi się udało. I te gary, no i... Zdobyłem doświadczenie umyciu 25 talerzy. Widzisz? Ej, szczur tu w ogóle siedzi. Już nie siedzi, niestety. A co z tymi parówkami? O kurczę, tu panowie potrzebują dwóch parówek. Znaczy bułki, parówki i hot doga. O, szczur. Szczur w labiryncie. Dobra, czyli tak. Pan potrzebuje tego. To na razie odłożę. I tego. Tomasz, masz jedno zamówienie tam dla panów. Potrzebuję talerza. Bo pan sobie oczywiście jak zwykle najtrudniejsze zamówił. Czyli hot doga. Czy pan sobie nie zdaje sprawy... O, udało mi się. Masz trzymaj. Parówkę jeszcze trzeba położyć. Ale to nie tu, to w drugą stronę. A to nie te? Przecież to ten chciał. Tu. Training hot dog. I tu jeszcze parówka i bułka. Dobra, i już ci robię. I bułka. Parówka i bułka i bułka i parówka? Nie, jeden hot dog i drugi parówka obok bułki. Dobra. O tak chcę. To się już chyba spaliło. Nie wiem. Aż tutaj proszę. Jest bułka i parówka i hot dog jeszcze, tak? Tak. Nie ma sprawy. Nie ma talerzy, Tomasz.
Dobra, myję. Nie, no już myję, już myję. Masz następny. Dziękuję. Dobra, jeden jest już czysty. Dobra, niech se leżą. Dwa się naraz myją, dobra. Hot dog, tak? Tam chciał pan hot doga? Tak, tak, hot dog. Powiem ci, że z tymi hot dogami to jest tak... Ciężko. No, dobra, gdzie jest ten pan, co chciał hot doga? Tu. Proszę bardzo. Do widzenia. Ło! Ej, zobacz, mieliśmy zbudowana gra. Cztery talerze, co nie? Jej są trzy. Zostały nam trzy. Że one gdzieś leżą. Na pewno muszą gdzieś leżeć, no nie oszukujmy się. Są trzy talerze, tak? Tomasz, przypadkiem nie wyrzuciłeś do śmieci talerza? Nie, na pewno nie. A coś jest? Ty, znalazłem drugą... A nie, myślałem, że to moja druga ręka. Nie, nie da się nic. Kurczę, Tomasz, wyciągnąć. Myślę, że już czasu nabiliśmy? Może 5, na razie... 6 sekund. No, to bardzo za dużo. Trzeba sprawdzić jeszcze inne mapy. Tak stoisz. Tomasz zamówienie przyjechał. Zamawiasz coś? A jeden chce parówkę. Dobra, odbiorę zamówienie. O kurde, ile się tak zamówił? Co? Tylko troszeczkę, weź tam wyciągaj. Dobra, ja ustawiam to pod drzwiami. Jak coś, to się szczury tym zajmą. Dobra. Jeszcze za dwie pary. O, gołębie. I pojedzie? Dobra. Patrz! No. Tomasz! O, myślałem, że pojechałem. Pa, już, a tu jest nieżywy szczur, tak? No, do śmieci. No, dobra, robimy parówkę. Stawiaj wszystko, Marusz. Co? Gasimy kuchnię. Ja trzeba się jakoś wyjść z tego levela. To opuszczasz. Wyszli. No, wyszli, przestraszyli się. A jakby teraz pójdziemy po tą musztardę? Tam się nie da wyjść. Proszę. Ty czekaj, niech się spali. Zobaczmy, co się stanie, jak się spali. Rzucimy jeszcze troszeczkę, żeby miało co płonąć. Jak ty tu wskoczyłeś? Normalnie. Ale się bany hopa tu robi. No ja nie mogę tu wskoczyć, co jestem za gruby? Z kontrolem jump. Aha, rzeczywiście, no. Zobaczymy, jak długo to się będzie palić. Ja to sobie gaśnicy nie używałem. Jak to się robi? Prawda. A czekaj, niech się popali trochę. Zobaczmy, co się stanie. Aha. Tomasz, on się nie pali. Kolejne osiągnięcie odblokowałem. Jakie znowu tym razem? Strażak. Po prostu. Ale długo to się będzie palić? Kuchnia się cała jara i... Nie, nic. Nic, chłopy po prostu dalej pracują. Pan lodówka się zajmuje, powoli. Głośnik. Mam płonące kiełbaski. Dajmy im tutaj. Nic im rzucimy, Macie. Ciekawe, czy zdąży się w 300 sekund to wszystko spalić? Po,
Podejdź, podejdź na chwilę tutaj. Do tego gościa. Zobacz, co to jest. A te spalone wyglądają jak nie powiem co. O, teraz. No masz. Trzymam go za głowę. Dobry klient, dobry. Tylko nie trafiłeś w porę, bo tu kucharze mają wszystko w dupie, tu się wszystko w ogóle pali. Dużo jest bułek. Zobacz, Masz ile... liścia można mu sprzedać. A my się możemy bić? Czekaj. Uj. Nie, Chyba ty nie. się... A ja mam czapkę, kapelusz pirata, co nie? Tak. I co, i nigdy się to nie spali? To się tak będzie jarać po prostu? Tomasz, dostawa bułek. Dobra. Albo wsadźmy wszystko tutaj. Pa, szczur biegnie do moich bułek. O, umarł. Ty, szczura. Szczura Biegnie, chcesz patrz. spalić? No. Patrz, jara się. Jara się szczur, nie gadaj. No. No wiemy, wiemy, że się pali, no. Patrz, uciek, 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 patrz. Ale ten, co się czarny. Pali, to się pali. A, trzymam go. A nie da się go złapać w rękę, bo jest taki gorący chyba. Zobacz, jaki ten szczur jest. To tam? Tomasz, nie będziemy tego gasić. O. Aha, czyli jak chcę wyrzucić gaśnicę, to patrz, to nie da się, ona wraca. To może jak wyrzucę ketchup. O, ketchup już nie wrócił. Da się jakoś zamknąć. A kwiatka możemy wziąć? Nie, kwiatka się nie. Komputer. Dobra, to Tomasz zamówię jeszcze. Parówek nam domówię. W ogóle Dobra. wszystko się jara, a tu klienci sobie normalnie tak o przychodzą. O. Ta parówka jest zbugowana. Patrz pod stołem. Tutaj. Tutaj. Gdzie? Po lewej stronie. Parówki przyjechały. Parówy przyjechał. No nie, wyrzuciłem parówki do kosza. Nie, na dach wpadły. Nie, jednak nie. Nie. Ostatni. Ej, chłopie, zostaw mnie. Czekaj, jak daleko mogę rzucić tymi bułkami. Ła, ale lecą bułki, patrz, jak ładnie z zachodem słońca. No, patrz, patrz, patrz. To jako zbugowano. No. Patrz, razem z zachodem słońca, patrz. Jak ładnie. Ty wpadł, rzuciłem do wody. Patrz, bo tu musisz tak, wiesz, tak ładnie, pa. Gdzie teraz? Kurde. Ty chuj do wody. Dobra. Skończył się czas. Kurwa, ile expa wbiłem. Mam drugi poziom. Return to lobby. Dobra, ale bierzemy normalny czas. Co, Tomasz, robimy pizzę, czy... No, no można coś już bardziej trudniejszego już w miarę tam ogarniamy. Dobra, pizza. Pizzy jeszcze nie robiliśmy, a więc może być ciekawie. Buongiorno italiano, my friendo! Dobra, jak się gotuje? Pizza. Mozzarella ser. Pizza, mozzarella, coś tam. Dobra. Tu musimy już... Okej, okay, to już będzie trudne. Tam jest... A, tam jest drewno, to się pali, okej. Okay. Dobra, i tu trzeba dorzucać drewna? Nie, dobra, to się samo pali, okay. A tu się jeszcze wychodzi na dwór. Co ty gadasz? No, pizza mozzarella. Mozzarella już się Dwa robi. Razy. Już się robi, już się robi. Dwa raz. Jak to zrzucić z tego? Dawaj mi to. A co to jest? Jak zrzucić z tej pałki to? Tu masz ten. Jak zrobić pizzę mozzarella? A, mozzarella po prostu gotowana. Mamy jeszcze coś do gotowania? Mogę wrzucić, ty.
Ej, Tomasz, jest problem. Tak. Pizza nam się paliła. Gdzie my mamy tu jakiś kosz? Tu chyba. O, dobra, pizza się wyrzuciła. Aha, bo my w ogóle, wiesz co jest najgorsze? Tak. Że my musimy ulepić pizzę najpierw. A nie, dobra, sama się lepi. Dobra, to ty tam kombinuj. Nie wiem, do czego to jest w ogóle. To jest jakaś wyciskarka? Tu ile tych talerzy? A, tu mamy śmietnik w ogóle. Dobra. To jest jakiś przyrząd do mielenia, nie? Bo tak. Nam się to nie uda, mam... Na pewno nie. To, chłopie. Pizza mozzarella, pizza. A nie, to jest do otwierania tego, zupy, patrz. Widzisz? Otwarte. Okej. Okay. No to trzeba posmarować. Czekaj, i my tutaj... Aha, dobra. Bariusz czaje. A tu jest ten kosz. Czekaj, jest chochla. Nabieramy troszeczkę tego. I mamy to. O kurwa, Tomasz, jest pewien mały problem. Gdzie ten plastek? Albo on się tu pieprza. Aha, dobra. Nie możesz go wyciągnąć. Czy nie jest placek? Tu mam placek w ręku. O kurwa, Tomasz, pizza nam tam upadła. O dobra, pizza wróciła. Jak to jest zrobione? Nie, to... O kurwa. Jak ściągnąć tą pizzę z tego? Że prawy? Aha, dobra, już wszystko wiem. Dobra, lecimy od nowa, Tomasz. Tu mamy... ciasto do naszej pizzy. Trzeba zamówić batuszki. Szkoda, że wiesz, czego nie ma? No? Kebaba. Jakbyśmy kebaba robili. Wiesz, co jest, Tomasz, najgorsze? Że my nawet jeszcze jednej pizzy nie zrobiliśmy. Dobra, ja wszystko po kolei zamawiam. Proszę o zamawianie. Tylko ty tak nie szalej, bo wiesz, chcę ci na studia odłożyć coś w pieniędzy. Przyjechało chyba coś tam. Tylko nie wiem, czy... Chyba już. Dzień dobry, czy któryś z Państwa chce pizzę mozzarella? Aha, bo ja tu muszę w ogóle na talerz wyłożyć, no tak. Czemu nie mogę jej wziąć? Aha, dobrze, to inaczej zrobię. Tak i... O! Teraz to ta. Proszę, mógłbym... Ciekawe, czy będzie mu smakować. No, nie smakowało mu, Tomasz. Bo ja nie wiem, jak tu... Pewnie trzeba to schodniki jeszcze podprzeć. Tak. Patelnia, mozzarella, dobra, za daleko sobie postawiłem patelnię i dlatego tak. No to po co mi jest to, skoro ja na tym nie mogę smażyć? W ogóle gdzie my mamy jakąś kuchenkę? Czy ja tą mozzarellę po prostu... Mam placuszkę jak coś, patrz, cyk. O, już muszę na placuszkę. No dobra, ale jak usmażyć mozzarellę? Na patelnię jej nie mogę wrzucić. Ja w ogóle nie wiem, po co jest patelnia. Nie wydaje mi się, może, żeby... Może to w innym pomieszczeniu jest gdzieś. Trzeba zobaczyć. No ale tu nie ma innego. Jest jakieś jeszcze inne pomieszczenie? Nie wiem, tu jest komputer. Tu są drzwi, mogę otworzyć. Dzień dobry. Idą następni klienci do nas, Tomasz. Ty, tu jest jeszcze jakieś przejście. Ty, Tomasz. No? Waldo, Hono, gdzie ty jesteś? No tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. To chodź. O kurde, patrz, to w piłkę można pograć. No i trafi rzucić do kosza. Ja nie umiem rzucać. Weź prawy. O, właśnie tak, no. Tak, tak sobie możesz rzucić. Ja nie potrafię takich rzeczy. O kur... Kurde, sąsiada byś rzucił. Oj, za siebie rzuciłem. Gdzie to piłka jest? A to się w szybę rzucić?
Trafiłeś gola jakiegoś? Jakieś osiągnięcie? Nie, nie ma nic. Ulisa Debe. Poprzeczkę. Ej, kopnąłem piłkę. LOL, to on No. kopie, naprawdę. No. Ja czy da się szybę wybić? Właśnie, może tak, o. Okej. No troszeczkę... Trafić do tego kosza to jest naprawdę... Rzucił. O, a, no tak. To się skończyło. Mam nieograniczony czas. Ciekawe, czy do wszystkich drzwi da się wejść. Nie, tylko do tamtych. Wii! Trzeba trafić do kosza. No ja muszę. Bardzo lekko. Chyba, że nie ma dwóch piłek. O! A. Za mocno. Prawie. No. Nie, za bardzo tak do siebie to rzuciłem. Ej, ciężko ci tym rzucę. Weź spróbuj, no. Patrz, stąd. No. Jak O, ty tak nie. rzuciłeś? Trzeba prawym przytrzymać. Co ty gadasz? No. Co jest, nie udało się teraz. Pokaż. Wcześniej... Właśnie wiedziałem, że... Wcześniej przytrzymałem prawym. Się Dobra, dało. czekaj. Może ruszyłem myszką nawet... Może. Wow. Teraz trafię. Uwaga. Teraz trafię. Gola strzeliłeś. Gola strzeliłem, tylko w drugą stronę. Patrz! O! Jest! Jest, brawo. Robił to. Masz piłka ci uciekła. Ty, to było ładne. Porynnie sąsiadom rzuca. Kurde. Czekaj, ja może prawą... Prawą się to łapać. Nie, nie da się. Musisz, Tomasz. Nie da się. O! Jezu! Ale to zrobił! Rzuciłem. Dobra, Tomasz, to podaj mi rączkę. Będziemy się żegnać tutaj. Cześć. Czekaj. No cześć, cześć. No cześć, cześć. Trzymajcie się wszyscy.